Witam was wszystkich. Dzisiaj powiem wam, taki luźniejszy odcineczek jest. Wrzucam wam tutaj. Powiem wam, o co tutaj chodzi tak na starcie. Okej, wstawiam filmiki, co robić, jak ćwiczyć. No, pokazuję wam, że naprawdę się wszystko da. I to nie jest typowo sportowo, że siłownia. Po prostu chcę wam udowodnić tymi filmikami, że nieważne w jakiej dyscyplinie, w jakim sporcie będziesz brał udział i chciałbyś to robić, moimi treściami i filmami chciałbym wam przekazać, że tu, żeby osiągnąć sukces, to ciężka praca. Dać siebie 200% w tym, co się robi. Bo wszyscy możemy robić wszystko i uchodzić zagubieni. Jak widać na tych filmikach, jak się poruszam, jak wyglądam, ja w to wszedłem w 200%. Powiedziałem sobie, nigdy się nie poddam, zawsze będę to robił, dzień w dzień będę działał, będę to robił, będę wszystko robił w tym kierunku. Ja przed spaniem cały czas o tym myślałem, oglądałem różne filmy. Też miałem chwilę załamania i powiedziałem sobie, kurczę, nie idę na siłownię, bo Już nie daję rady, psychicznie się wykańczam, bo za dużo tego było, ale to były tylko chwilowe. I powiem wam, ja daję wam motywację dzięki tym filmikom, ale to powiem wam, motywacja moim zdaniem nie istnieje. Wy motywację, okej, możecie mieć, ale w lustro zobaczyć sobie, bo powiem wam tak, chcesz coś zmienić w swoim życiu, podejdź do lustra i spójrz w te lustro. I to jest twoja motywacja. Tam widzisz twój obraz, jaki jest teraz. Zrób sobie zdjęcie na początku i każdy trening, który wykonasz prawidłowo, dobrze i będziesz to robił systematycznie, będziesz zdyscyplinowany, żeby to robić, po paru tygodniach robiąc drugie zdjęcie, będziesz patrzył w lustro i będziesz widział różnicę i te pierwsze, te ułamki tych efektów, te mini efekty spowodują to, że zmotywuje się jeszcze bardziej do działania. Moją motywacją to jest to, jak dziennie rano zobaczę się w lustrze i mówię sobie, Rafał, jaki ty ciężki kawał roboty wykonałeś. Tak ciężki kawał roboty wykonałem, że większość ludzi jest zdziwiona, że naturalnie się taką formę da zrobić. Wmawiają mi różne rzeczy, ale ja ich nie słucham. Powiem wam, że nie ma co ich słuchać. Ja właśnie chcę być dla was dowodem, że pomimo nie mając nic, bo nie będę się wstydził tego, mieszkam z mamą, mamie też daję, pomaga mamie, ja pracuję też i też bym chciał różne zachcianki, gdzieś chcę pojechać na siłownię, odwiedzić to, z jakimiś ludźmi coś nagrać. Nie mam na razie takiej możliwości, ale chcę wam to udowodnić, że przyjdzie taki czas, że będę z jakimiś ludźmi, z bardziej znanymi nagrywał filmy. Tylko ja potrzebuję tak naprawdę czasu, potrzebuję się rozwinąć, chcę w tym sporcie działać. Od zawsze robiłem filmiki na Facebooku, większość ludzi mnie nie ma z YouTube'a, ale wstawiałem zawsze filmiki, lubiłem to kamerować, pokazywać ludziom, że się da i wolałem w ten kierunek iść, niż chodzić po ulicach, czy się napinać, udawać nie wiadomo kogo. Ja zawsze byłem sobą i nigdy na pierwszym miejscu w moim życiu nie były pieniądze. Dlatego też może też tak wyglądam, bo wolałem, jak inaczej powiem wam, jak coś robiłem, to robiłem to w 200%. Chciałem po prostu... To ciężko to opisać, powiem wam. Ciężko to opisać. Ta złość, jak każde powtórzenie, w emocje wkładałem, że nie przychodziłem na trening i myślałem o... jaka to dziewczyna niej przyjdzie obok, czy kurczę, że o, ale se fajnie klatkę spompuję, o, i będę se foty robił. Ja doświadczenie nabierałem, ćwiczyłem, każde powtórzenie emocjonalnie podchodziłem, tak jakby miało to być ostatnie, robiłem przerwę i pomimo to, że nie dawałem rady na tym treningu, to jak pomyślałem o tym, że nie dam rady, to zaraz mi się włączało drugie życie i byłem w stanie zrobić jeszcze bardziej mocniejszą serię niż poprzednią. I to było też także motywacją. A efekty jeszcze bardziej mnie zmotywowały do działania.
I większość od was dostaje takie pytania. Młody ninja, jak mam zrobić tą sylwetkę? Ja ci to pokazuję w filmach. Po prostu zaufaj. Nic, co cię nie kosztuje. Tak, chodzisz na siłownię, ćwiczysz po swojemu, ale spróbuj moich metod. I wtedy wystaw opinię tu w komentarzach, czy działa, czy nie działa, czy coś czujesz, czy progresujesz. Wiadomo, nie każdy jest taki sam. Na innego może działać lepiej, a na drugiego gorzej. Ale ja poznałem swoje ciało i te treningi, które ja wykonuję, kto mnie zna, to wie, że byłem naprawdę, naprawdę tak chudym człowiekiem. Ważyłem zaledwie 57 kg, zanim zacząłem ćwiczyć. I próbowałem różnych metod. Po 12 powtórzeń czy serię, może siłę budować. Próbowałem kombinacji takich, że głowa mała. I pokazuję takie treningi, gdzie jednocześnie budujecie wytrzymałość, mega pompę, niszczycie ten mięsień i on się nadbudowuje nowy. I jak wiadomo, trzeba jeść. Nie mówię, że tu trzeba dietę czy coś, bo my ćwiczymy rekreacyjnie. Po prostu ja chcę, żebyście czerpali radość z treningu i fajnie by mi się patrzyło w lustrze na te efekty, bo ja nie jestem zawodowcem. Inaczej wam powiem. Jak wiecie, w wcześniejszym odcinku powiedziałem, że teraz na 2023 rok chcę się przygotować i być może spróbuję to liczyć, te białko, węgle, to wszystko, by zobaczyć i pokazać wam, czy faktycznie zrobię formę życia, wszystko dopinając, czyli skupiać się typowo jedzenie, nie jeść śmieci, tylko po prostu pokazać wam, czy to faktycznie coś polepszy. Czy zmuszając się do takich działań polepszę swoją formę, czy po prostu zepsuję ją. Bo powiem wam, trzeba swoje ciało znać, lubić i czuć się dobrze tym, jakim się jest, bo nigdy nie miałem diety, bo tego nie lubiałem ze względu na to, że jak miałem na przykład zjeść coś, czego nie lubię, to się czułem taki, wiecie, jakby ktoś mnie zmuszał. Nie czułem tego wow. A jak zacząłem jeść, wiadomo, ryże, makarony czy coś, ale też jem kebaby, pizzę, to wszystko, ale nie tak często, to głowa jest spokojniejsza, mniej stresu. I wtedy zauważyłem, że nie stresując się i żyć spokojnie, tylko po prostu trening na 200%, przynosiło mi to efekty. I teraz właśnie w 2023 roku chcę pokazać, czy faktycznie licząc wszystko, uda mi się jakąś mega formę zrobić, a ja należę do ludzi, którzy przyłożą się do tego w 200%, by dać wam większego kopa, żebyście też szli sportową ścieżką, bo nie ma nic piękniejszego niż sport. Ja tak uważam i nic tak nie zamieni żadna rzecz jak sport. Nieważne jaka dyscyplina. Jeśli to robicie z pasji, to sprawia wam taką radość, bo ty chciałbyś formę zrobić. Okej, chcesz formę zrobić, ale ty jak się będziesz do tego zmuszał i ty tego nie lubisz, to prędzej czy później się wypalisz i nie będziesz chciał tego robić. Więc ty musisz poczuć tego bakcyla. Tak samo jak jazda na rowerze, driftowanie samochodem, w trójboju. Ty musisz czuć tego bakcyla, tak samo jak ja ćwiczę i poczułem swoje ciało i progresuję, to jest piękne, że i to jest tak jak dla mnie jak uzależnienie. Inni się uzależniają od alkoholu, od papierosów, od różnych używek. Ja wolę się uzależnić od sportu. Większość was mówi, jak ty to możesz codziennie ćwiczyć? Powiem wam tak, ja kładę się spać, ja już myślę o następnym treningu następnego dnia, żeby dać 200%. To nie jest tak, że ja przychodzę z pracy, mam na przykład ranki po 14 godzinie, jestem zmęczony. Okej, każdy jest zmęczony. Ja też jestem zmęczony, ale to nie jest takie zmęczenie, że położę się i już mam wywalone na resztę dnia, wielki hrabia, już wszystko zrobiłem, najlepiej piwko otworzyć. Nie. Ja idę do domu po to, żeby tylko się zjeść i zaczynam drugie życie. Wstaję, ubieram się i idę na siłownię i daję 200%. I ja zapominam to, że ja byłem 8 godzin w pracy, bo pracować trzeba. Też chciałbyś jeść. Ja też muszę z czegoś jeść i muszę pracować, też muszę mamie dać i się tego nie wstydzę.
ale pracy nie traktujmy jako podstawa, że to, że to jest na pierwszym miejscu w swoim życiu, a po pracy już nie robicie nic. Znam wielu ludzi, co mają żony, dziewczyny i po pracy oni nie są w stanie wyjść w ogóle na jakikolwiek spacer, no bo zmęczeni. Oni już swoje zrobili, przepracowali 8 godzin. Powiem wam tak, ja jestem takim człowiekiem, przepracowałbym 8 godzin, 12 godzin i nieważne o której bym skończył, wyszedłbym z uśmiechem na twarzy i ja tylko czekałbym na trening. I to jest dla wszystkich ludzi, żeby naprawdę to, co lubią, mają pasję, nie zapominali o tym. Są dobrzy w szachach, niech to katują, niech to robią. A kiedyś ten owoc, ten zgnite drzewo zaowocuje. Powiem wam, ja uważam, że byliśmy takim zgnitym drzewem i dzięki pasji to życie wydaje się lepsze. I ja też uważam, że dzięki sportu, takim jak to, co ja robię, bo ja ćwiczę pół kalistyniki, pół siłowni, pół tego, pół własną masą ciała, duże ciężary i chcę w tym kierunku iść i myślę, że kiedyś uda mi się w końcu pracować w tym kierunku i do tego dążę i to jest mój cel i pięknie byłoby robić coś, co się kocha, a przy okazji z tego żyć i być przede wszystkim dla ludzi, żebyś też czerpali radość z życia, bo ja nie uważam siebie za trenera personalnego i nie chcę takim być trenerem personalnym, bo sami wiecie, ile ich na internecie jest. To jest biznes. Oni tak ci zamydlą oczy, żebyś po prostu zapłacił i robił to, co on ci każe. I ja jestem osobą taką, która może dla waszych oczach i to, co słyszycie, mogą być bzdury. Bo co on gada? On zaprzecza badaniom. Powiem wam krótko. Ja nie chcę dla ciebie źle. Przyjedź do mnie na siłownię, pójdziemy na trening, pokażę ci, jak ćwiczyć to i pokażę ci, może nie technicznie, bo chcę, żebyś ty, jak już idziesz na tą siłownię, miał te efekty, bo ja opieram takie techniki, takie ruchy, że jak robisz ten trening, to musisz go tak naprawdę czuć. I ja na tym się skupiam, bo jestem osobą, która też zrobi każde ćwiczenie technicznie, ale ja nie chcę skupiać się stricte technicznie, bo tu trzeba czasami oszukiwać, tu zrobić tak ruch, tak, po to, żeby twoje ciało poczuć i jak ty to zrozumiesz, to żaden trener ci nie będzie potrzebny, bo będziesz czuł i robił takie kąty, że będziesz wiedział, że to ci przynosi efekt i do tego dodasz jedzenie, dużo węglów, i zobaczysz, jak będziesz rósł jak na drożdżach. I wtedy będziesz uśmiechnięty. I o co mi chodzi? I ty, oglądając moje filmy, cieszy mnie to, jak ty będziesz pomagał też innym. Będziesz to powielał, będziesz tłumaczył na spokojnie. Tłumaczył im, rób tak. I żeby też czerpali radość z tego, co robią. I co tu dużo mówić? Dyscyplina, systematyczność i działać. Działać. Widzę po komentarzach, ludzie piszą mi pewnie sterydy, pewnie to. Słuchaj, jestem otwartym człowiekiem, mogę podać ci adres, możesz przyjechać, opłacić mi wszystkie badania jakie chcesz, ja z wolnej stopy w każdym momencie pójdę z tą na te badania i zrobię. Ale ja wiem jacy są ludzie i co powiedzą. Pewnie się wyczyściłeś, pewnie to, pewnie tamto. Ja jestem takim człowiekiem, że ja zawsze idę za prawdą i jeśli ty będziesz w stanie i stać cię będzie opłacać nawet co tydzień badania, bo większość ludzi mówi pewnie zrobił badania, bo się wyczyścił, a po badaniach znowu wskoczy na cykl. Nie, mogę nawet co tydzień robić te badania dla was, ale co ja z tego będę miał i co wy z tego będziecie mieli? Oglądam je setki osób i z każdemu z osobna tak wytłumaczać, znaczy tłumaczyć, to bez sensu. Powiem wam tak. Na tym kanale jakby było, powiem wam tak, coś za coś. Nie chcę od was nic, ale tym szybciej, tym prędzej, to szybko zobaczycie badania. Ja sobie tak powiedziałem, kurczę, nie chcę od moich ludzi nic, ale pod tym kanałem jakby było 50 tysięcy subskrypcji, to nawet ja sam opłacę te badania i
wstawię publicznie na kanał YouTube i poproszę jakąś osobę, która się zna, czy to lekarz, czy cokolwiek, żeby pokierowała mnie, jakie badania mam zrobić, takie porządne, żeby nie było żadnych wątpliwości. Bo powiem wam tak, są rzeczy ważne i ważniejsze. Mógłbym pójść teraz na badania, zapłacić ze swojej kieszeni, ale ja wolę te pieniądze, jak ja słyszę, że mam dać na jakiegoś lekarza, po prostu, żeby zadowolić niektórych z was, to ja wolę dać mamie, żeby kupiła coś dobrego na obiad, żeby miała co jeść. Więc zrozumcie mnie, że są rzeczy ważne i ważniejsze. To, że zrobię wam badania i wy będziecie mieli parę osób satysfakcję, a inni będą zarzucać znowu, że jakieś wymówki, cokolwiek, a w tym momencie mógłbym naprawdę dać te pieniądze mamie na jedzenie. Więc zrozumcie mnie, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Także nie będę przedłużał tego filmu. To był taki luźniejszy filmik dzisiaj, żeby was trochę zmotywować, że nie liczą się pieniądze. Pieniądze prędzej czy później przyjdą same. Jeśli na pierwszym miejscu będzie pasja, systematyka, dyscyplina i będziecie robić to, co kochacie, wtedy pieniądze same przyjdą do was. A jeśli wy zaczniecie coś robić, cokolwiek i od razu będziecie o pieniądzach myśleć, to te pieniądze wątpię, żeby były. Będzie wam trudno, kurczę, no to już będzie takie sztuczne, nie? Znam parę osób, co zobaczyły, że mogą na tym zarobić, to od razu biorą się za pieniądze, ale halo, pasja, gdzieś ty był? Tak samo Mike Tyson powiedział, żeby być najlepszym, trzeba pragnąć chwały, a pieniądze same przyjdą, bo pieniądze to pewnego etapu cię doprowadzą i będą cieszyć. Tu trzeba pragnąć chwały. Ja nie chcę tak naprawdę od was nic, tylko chcę was motywować, pokazać, że naprawdę można rosnąć naturalnie. I tak jak mówię, chciałbym pracować w tej branży, ale być szczery z wami i doprowadzać takie sylwetki wasze, że naprawdę będą robić wow. Nie chcę być osobą kojarzona z trenerem personalnym, tylko chcę być kojarzona z osobą, która chce wam pomóc. To jest różnica. To jest na takiej zasadzie, jak idziecie do lekarza, to lekarz prywatny sobie życzy od razu 200 zł. A osoba, która chce pomóc, to ona ci pomoże tak, żebyś ty wyzdrowiał, nieważne jak, żebyś wyzdrowiał, a wtedy, jeśli wyzdrowiesz, to sam od siebie będziesz mógł coś tam powiedzieć, dać, to już od ciebie zależy. Także zrozumcie mnie, nie poddajemy się. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, zapraszam na mojego Instagrama MłodyNinja24 i myślę, że tym filmikiem może połowę z was zmotywowałem. Tutaj nie ma miękkiej gry, tutaj to nie można cały czas tak, że motywacja jest, dwa dni poćwiczysz i koniec. Tu trzeba naprawdę ciężkiej pracy i chociaż się nie chce, trzeba działać, bo też mi się nie chce. To nie jest tak, o młody ninja, ty dajesz radę, tak samo Pudzianowski. Ja wierzę, że Pudzianowskiemu też się nie chce, ale on rano wstaje i działa. On już to robi z automatu, tak samo jak ja. Pierwsze dni były ciężkie, ale jak teraz tak działam, nie wyobrażam sobie dnia nie wstawając i nie myśleć o treningu, o swojej pasji. To, co się kocha. Także pamiętajcie, nie poddajemy się, robimy swoje i działamy. Także widzimy się w następnym odcinku. Myślę, że no nie chcę się powtarzać, ale chciałbym was naprawdę tak zmotywować do ciężkiej pracy, żebyście też czerpali radość z życia, bo każde drzewo jest w stanie zakwitnąć i zaowocować, tylko trzeba chcieć i dobrze je pielęgnować. Także pozdrawiam i życzę dużo zdrówka. Przepraszam, że taki długi filmik, że się rozgadałem, ale myślę, że słowem moim jakoś do was dotarłem i najważniejsze słowo jest, a pieniądze prędzej czy później tak same przyjdą, ale nie zapominajmy, że na pierwszym miejscu to jest to, co kochamy. Pasja. Także pozdrawiam i dużo zdrówka życzę.